Dzisiaj na zajęciach ABC Plastyki realizujemy konkurs plastyczny Zwierzaki, Kociaki i inne psiaki. Jest to konkurs rejonowy, który dostaliśmy od Młodzieżowego Domu Kultury w Legnicy. Dzieci uwielbiają takie tematy, bo opowiadają historię o swoich pupilach i tych, których uwielbiają i którzy mieszkają z nimi w domu, więc pojawiają się na pracach koty, psy, rybki, a także hipopotamy. Nie wiem, jak rodzice sobie radzą z utrzymaniem takiego wielkiego zwierzaka, ale jest. Dzisiaj prace powstają na formacie 50x70. Jest to bardzo duży format, jeżeli chodzi o dziecko pięcioletnie, ale uczestnicy ABC Plastyki świetnie dają sobie radę i uzupełniają cały obszar wykonywania danej pracy, nie pozostawiając białych plam, a pracę traktują jako całość, więc nie ma tylko głównej postaci, ale też znajduje się świat, w którym się akcja toczy. Dzisiaj ulubiona technika plastyczna moich dzieci, czyli farby plakatowe na tackach do nieograniczona ilość, pastele olejne, które dają się łączyć z techniką temperową, pędzle i oczywiście przede wszystkim rączki, które zawsze muszą być w udziale danego dzieła artystycznego. Bardzo ważna w pracy, gdzie umiejętności rysunkowe pięciolatków nie są jeszcze takie doskonałe, jest barwa i dobieranie kolorów, swoboda w wyrażaniu się tematu. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o reakcję jury. Sama mam przyjemność uczestniczyć w wielu konkursach plastycznych i wiem, na co plastycy zwracają uwagę. Nie jesteśmy tylko też artystami, jeżeli bierzemy udział w jury, ale jesteśmy też przede wszystkim pedagogami i znamy rozwój artystyczny dziecka. Co dziecko potrafi w wieku lat 3, co potrafi w wieku lat 4 i jakie ma predyspozycje w wieku lat 5. Dlatego możliwość oceny jest bardzo obiektywna. Thank you.
Możemy pochwalić się osiągnięciami, jeżeli chodzi o ABC Plastyki już w tym roku. Były nagrody i wyróżnienia w konkursie Góry. Był to ogólnopolski konkurs z Wrocławia, a także dostaliśmy informację, że jest wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie w Płocku, gdzie była możliwość wysłania tylko 5 prac, a nadesłano podobno kilka tysięcy, więc jesteśmy wzruszeni, że mamy wyróżnienie w tym konkursie plastycznym. Dziecko 5-letnie posiada ogromne predyspozycje, ogromną wrażliwość, a także nie ma żadnych barier i zahamowań, jeżeli chodzi o tworzenie. I tego nie należy blokować, tylko należy pielęgnować i umożliwić tworzenie, które wynika z wnętrza dziecka. Dlatego, że to jest tak niewinne, tak piękne, tak subtelne, że należy to pielęgnować. Dzieci na zajęciach ABC Plastyki, każde z nich musi czuć się ważne, musi czuć się jedyne w swoim rodzaju i musi czuć się docenione. Staram się to robić, mam nadzieję, że mi wychodzi. Ja narysowałam akwarium i dwa kotki, mamę i małego kotka. I jeszcze narysowałam dwa ślimaki w akwarium. I jeszcze teraz będę rysować tło. O takich zwierzątkach marzę. O rybce i o dwóch kotach. Zabrałam kotka i plawę.
narysowałam pieczka z karmą i z wodą i z mamusią Władki, która jest pomarańczowa. Obok stoi malutkie dziecko, piesek, który nie jest Władki, tylko ma dwie łatki, bo nawet jeszcze go nie można odebrać. A to jest mój piesek w domu i namalowałam serduszko na karmie. I mamusia ma 6 latek, a dziecko ma 0. Mam takiego pieska w domu, takiego małego, ale jest odebrany i będzie go można dopiero odebrać za 3 dni. Jest podobny do mojego rysunku, ma też 2 łatki na pupie i też ma takie malutkie uszki jak na rysunku i też taki mały jest prawie taki malutki jak farby. Bawię się z nim, nie będę mogła się z nim, tylko troszeczkę będę się z nim mogła bawić, bo on jest malutki, dopiero go odbierzemy, kiedy będzie od razu w pierwszy dzień, kiedy będziemy mogli go odebrać. A namalowałam to pastelami grubymi. I nie zostawiłam białego koloru, bo nie wolno zostawiać białego koloru na obrazku. Chodzę na giełdę i oglądam wiele kotków i psów tak samo. I oglądam je i właśnie takiego kotka, jakbym chciała, namalowałam. On ma żółte włosy, będzie kolorowy, z kokardką. No i będzie jak jest na dworze. No i będzie w lesie. Będę kota głaskać, wychodzić z nim. Przygotować mu łóżko. Będzie w moim domu spał. Jak będę miała nowy dom, to będę miała psa. Mój rysunek jest taki, że ma żółte włosy, no i będzie kolorowy. No i będzie się nazywał Iskierka. Narysowałam Biedronkę z gwiazdkami, kroplami deszczu i kolorowym niebem. Jest bardzo przytulna i dlatego, że lata i dlatego, że jest gładka. Ma czerwony kolor, niebieski i różne kolorowe kolory. Mają kolory skrzydeł niebiesko-szare, a skórę mają czarną i czerwoną. Będę z nią robiła, będę ją uczyła przeskakiwać przez ogniowe koło, będę ją uczyła malować i będę ją uczyła robić dzbanki.